Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam Was na ten film, w którym zajmiemy się tematem mojej kosmetyczki na każdą kieszeń. Pomyślałam sobie, że fajnie byłoby dla Was zrobić taki materiał, w którym pokażę Wam moje ulubione produkty, które są ogólnodostępne, które, no, może poza jednym, ale zaraz to wyjaśnię. Myślę, że fajnie by było właśnie pokazać Wam, że kosmetyki, które nie kosztują wiele, robią też efekt, który wygląda na bogato. Nazwijmy to w ten sposób. Tutaj zapakowałam do jednej kosmetyczki wszystkie kosmetyki, które na przykład jeżdżą ze mną bardzo często na wyjazdy, na wakacje, nazwijmy to w ten sposób. I tutaj w tej kosmetyczce znajduje się kompletny make-up, którym dzisiaj wykonam sobie razem z Wami makijaż, więc jeśli macie ochotę obejrzeć taki materiał, to zapraszam Was serdecznie. W mojej kosmetyczce znajdują się produkty zdecydowanie sprawdzone. To są to produkty, które lubię, szanuję. Niektóre z nich używam od lat. Również znajdują się też kępki, bo często z nich korzystam, szczególnie w makijażach takich dziennych. Dzisiejszy makijaż możecie zauważyć, że mam bardzo mocne, charakterystyczne brwi, ponieważ miałam odświeżanie brwi robione, już informowałam Was też o tym na Instagramie. Jestem dopiero tak naprawdę jeden dzień po zabiegu, więc dzisiaj nie będzie produktów do brwi, ale pokażę Wam również te moje ulubione produkty do brwi, które możecie śmiało sobie kupić, jeśli macie ochotę. Tutaj w tej kosmetyczce znajdują się produkty, taki mój must have, po który często sięgam, które są sprawdzone. No, przejdziemy do aplikacji. Ja już pielęgnację mam położoną, ale nie mam położonego produktu na usta. Często jak zaczynam się malować, aplikuję sobie balsam do ust. Ostatnio w ofercie marki NAM pojawiła się taka maska, którą się zmywa z ust. Jest to maska w 90% wykonana ze składników pochodzenia naturalnego. Marka NAM bardzo mocno kładzie właśnie nacisk na tą czystą składowość, jak również to, że jest to marka wegańska, bo wiem, że dla niektórych jest to ważne. Niewielką ilość tej maski aplikuję sobie na usta, bo moje usta lubią się przesuszać. Pamiętajcie tylko, że bardzo ważne jest, by taką maskę usunąć z ust przed położeniem pomadki na usta. No dobra, zacznijmy sobie od tych brwi, choć dzisiaj nie będę ich z Wami malować. Chciałam Wam bardzo serdecznie polecić dwa produkty. Ja zawsze używam takich produktów typu klej do brwi bądź też mydełko do brwi, ze względu na to, że moje włoski mają tendencję do tego, że rosną w kierunku do dołu i lubię, gdy one są podniesione do góry, co sprawia, że efekt jest naturalniejszy. Teraz na razie mam bardzo mocne brwi, ale to się zmieni za parę dni. Jednym z takich moich ulubionych produktów, a który jest ogólnodostępny, może nie stacjonarnie, ale online, jest to Claressa True Glue. Rewelacyjny produkt, który trzyma moje brwi na miejscu przez cały dzień. Jednak pamiętajcie, że jakby to, jak długo takie produkty trzymają się na Waszych brwiach, w dużej mierze zależy od tym, jak macie podatne włoski na układanie. Ja mam włoski bardzo cienkie, bardzo podatne na układanie, więc większość produktów typu mydełka i tak dalej bardzo mi służą. Dlatego Claressa u mnie sprawdza się fenomenalnie. Jeśli chodzi o produkt, który jest ze mną od lat, bo tutaj wrócimy właśnie do tych produktów, które są ze mną od lat, już można śmiało powiedzieć, to jest pisak z NYXa, który nazywa się Lift and Snatch. Prosiliście mnie również o to, żebym umieszczała listę produktów na dole pod filmem i tak też się będzie działo, obiecuję Wam. Czasami z pośpiechu to wynika, że tej listy brakuje, jednak wychodzę z założenia, że macie tutaj na tyle dużo informacji powiedzianych przeze mnie, że śmiało możecie znaleźć te produkty w internecie. Ja używam normalnie odcień espresso, wyrysowując sobie właśnie pojedyncze włoski i wygląda to zawsze idealnie. Dzisiejszy makijaż będzie to taki zdecydowanie jeden z moich ulubionych makijaży, mega klasycznych, nic z czystego szaleństwa. Na pewno będzie kreska, na pewno będzie delikatne cieniowanie oka, natomiast dziś zaczniemy bardzo nietypowo, bo zaczniemy sobie od produktów bazowych, podkład, korektor. Ja przeważnie, jak testuję dla Was różne produkty, zaczynam od makijażu oka, ponieważ nigdy nie wiem, czy dane cienie będą się osypywać, jednak
prowadząc warsztaty makijażowe, ucząc różne osoby, gdy jesteś osobą początkującą, fajnie jest zaczynać od tego oka, ponieważ makijaż później wygląda dużo czyściej, jeśli chodzi o jego wykonanie. Zaczniemy sobie od produktu, który uwielbiam. Uwielbiam i kupicie go w Rossmanie. Jest to produkt NAM, jest to Smart Radiance Primer. Jest to produkt, z którym miałam okazję pracować przez wiele miesięcy, współpracując z marką NAM. I zauważyłam, że on świetnie nadaje się jako taki primer, który możecie położyć na Waszą twarz przed użyciem podkładu, jeśli uwielbiacie właśnie to wykończenie. Ja pomimo tego, iż mam cerę mieszaną i tłustą, bo przeważnie w okresie lata staje się ona bardzo mocno tłusta, tak nie zauważyłam, żeby on jakoś mi bardzo mocno wpływał na podkreślenie tych porów. Ale jeśli masz dużo bardziej widoczne pory w centralnej części twarzy niż ja, to omijaj tą okolicę na twarzy. Ja natomiast ten produkt uwielbiam dodawać kapkę do podkładu i tak też dzisiaj uczę. A podkład, który będę dzisiaj aplikować, a który od, mam wrażenie, wielu miesięcy nie pojawił się na kanale, a który bardzo lubię i po który bardzo często sięgam i jeździ ze mną, jest to produkt Real Skin Foundation, też od marki właśnie NAM. Dlaczego? Dlatego, że on ma cienką konsystencję, bardzo ładnie zastyga, bardzo długo trzyma się mojej twarzy, występuje w bardzo fajnej gamie kolorystycznej, która akurat u mnie jest zadowalająca, jeśli rozumiecie, ponieważ w okresie lata jestem ciemniejsza, naturalnie jestem ciemniejsza, bo moja skóra bardzo szybko łapie te promienie słoneczne i staram się i tak używać na co dzień SPF-a, natomiast zauważyłam, że chcąc, nie chcąc i tak moja twarz się przyciemnia. Uwielbiam też stosować samoopalacze do twarzy, żeby wyrównać poziom, wiecie, opalenia skóry mojej, więc bardzo ważne jest dla mnie, żeby podkład idealnie zgrał się kolorystycznie z odcieniem szyi oraz dekoltu. Ja biorę sobie numerek 5. On ma dosyć gęstą konsystencję i wszystko zależy od tego, jak go zaaplikujecie. Możecie go zaaplikować bardzo cienką warstwą i naprawdę będziecie miały efekt drugiej skóry. Albo możecie odczekać chwileczkę, takie dobre 2-3 minuty i dołożyć kolejną pompkę tego podkładu. Wtedy uzyskacie dużo mocniejsze krycie. Tak jak powiedziałam, ja dzisiaj dodam do podkładu odrobinę rozświetlającej bazy, która sprawi, że ten podkład będzie miał taki w późniejszym etapie bardziej rozświetlający finish na mojej skórze. Wszystko będę aplikować gąbeczką, jest to mięcioszek od Claudie Cukier Puder. Tak jak możecie zauważyć, na mojej skórze, że tak powiem, pojawiły się jakieś tam drobne niedoskonałości. To jest, wiecie, efekt dni kobiecych. U mnie tak często się dzieje. Ale ten podkład daje nie tylko właśnie ten taki finish bardzo ładny i leży bardzo cieniutko. Daje takie poczucie właśnie nawilżonej tej skóry twarzy. Dodatkowo, co muszę Wam powiedzieć, to to, że on pomimo tego, że jest podkładem właśnie o takiej cienkiej strukturze, ma w sobie bardzo dużo pigmentu. Na tym etapie bardzo ważne dla mnie jest, by dobrze wpracować podkład w moją skórę. Gąbka ma to do siebie, że ona zjada ten podkład, więc biorąc dwie pompki podkładu, chcąc, nie chcąc i tak większość produktu znajduje się w gąbce. Można go aplikować oczywiście dłońmi bądź też pędzlem, jeśli lubicie, natomiast no ja nie wyobrażam sobie aplikacji jakby dłońmi ani pędzlem, bo jestem tak przyzwyczajona do używania gąbeczki, że no nie robię rzeczy nienaturalnych dla siebie. Będę musiała dzisiaj bardzo uważać właśnie na okolice brwi, żeby nie nanieść tutaj produktu, więc będzie to wyglądało jak praca, wiecie, na wysokości trochę. Im dłużej wpracujecie podkład w skórę twarzy, tym uzyskacie jeszcze lepszy efekt. Właśnie dlatego tak strasznie lubię aplikacje gąbeczką, ponieważ mam wrażenie, że ten produkt położy się cieniej i będzie wyglądał bardzo naturalnie.
Czas na korektor. Jeśli chodzi o korektor, po który najczęściej sięgam, to jest to korektor korekcyjny, dlatego że ja mam charakterystyczne przesinienie tutaj tej okolicy oka. Taka jest moja uroda, taka jest moja budowa oka, nic z tym nie zrobię. Pielęgnacja nie wpłynie na to, że te przesinienia znikną. Natomiast dobry korektor korekcyjny w Waszej kosmetyczce może Wam pomóc nie tylko w dniach kobiecych, kiedy wyskakują Wam jakieś niedoskonałości, ale również może pomóc Wam w tym, by pozbyć się jakieś tam, wiecie, drobnych mankamentów urody. Ja już zaczynam odczuwać, że podkład stygnie. Dla u mnie charakterystyczne jest delikatne takie mrowienie właśnie w tej okolicy płatków przynosowych. To jest u mnie bardzo, bardzo, bardzo częste. Biorę sobie Znam Smart Korektor w odcieniu łososiowym i on się nazywa 01 Anti Dark Circles. On jest bardzo gęsty i tu kluczowe jest użycie tego korektora w bardzo niewielkiej ilości. I to jest, uwierzcie mi, ilość wystarczająca. Biorę sobie teraz pędzelek. Prosiliście mnie ostatnio, bym częściej mówiła o to, jakie to są pędzle, ponieważ często interesuje Was ten temat, a ja listy pędzli nie używam, bo często zdarza się tak, że po prostu sprzątam bałagan po nagrywaniu. One lądują masowo do miski, do mycia, ponieważ jedno użycie ja od razu myję pędzle, ja tak mam. Więc będę Wam częściej mówić o pędzelkach. Marka nam też wypuściła, od razu Wam powiem, ten film nie jest przy współpracy z nikim. I dla pewnych osób, które sieją wątpliwości też w sekcji komentarzy pod filmem, muszę powiedzieć, że zawsze na moim kanale jest informacja. Jeśli dany materiał występuje przy współpracy z daną marką, ja Was o tym informuję. Nie mam potrzeby ukrywania faktów występowania danej współpracy, ponieważ no, jest to dla mnie oczywista oczywistość. I jeśli polecam masowo produkty z danej marki, to znaczy, że w nie wierzę i są one według mnie bardzo, bardzo dobre. Będą też produkty nie z marki NAM, więc spokojnie, usiądźcie wygodnie, bo jeszcze się tutaj rozkręcimy. Jeśli chodzi o pędzel z NAM-u, pojawiła się też taka nowa kolekcja pędzli z takim bambusowym trzonkiem. Jest to pędzel syntetyczny właśnie do aplikacji korektora i jest to C11. I ja takim pędzelkiem tutaj wpracowuję sobie ten korektor. Też muszę bardzo uważać właśnie na okolice. Przeważnie zrobiłabym to gąbeczką, ale z racji tego, iż moje brwi są w takim stanie, a nie innym, to staram się bardzo uważać, żeby nie nanieść żadnego produktu. Bardzo ważne jest, żebyście bardzo dobrze wpracowali minimalną ilość tego korektora i co możecie już zauważyć, to to, że to charakterystyczne przesinienie zniknęło. Tak działa właśnie korektor korekcyjny, który ma w sobie pigment dobry, jednakże kolor nie jest agresywny. Często na Instagramie możecie zobaczyć filmy, gdzie ludzie używają wręcz pomadki czerwonej, bądź też bardzo ciemnych takich pigmentów pomarańczowych. Takie pigmenty kolorystyczne są przeznaczone dla dużo ciemniejszych karnacji, więc oczywiście możecie próbować, bo uważam, że każde próbowanie i zabawa z produktem jest fajna, odkrywcza i pouczająca. Natomiast wystarczy, gdy korektor posiada odrobinę łososiowego odcienia. Pamiętajcie również, jak ważne jest odpowiednie nawilżenie okolicy pod oczami przed położeniem korektora. Szczególnie takiego, który zastyga, a te zdecydowanie zastygają. Gdy pozbyłam się już tutaj tych ciemniejszych przesinień, sięgam po korektor. Bardzo często przez okres wakacyjny wrzucałam do swojej kosmetyczki z marki Eveline korektor Liquid Camouflage i znalazłam dla siebie bardzo fajny odcień, który nie odcina się od koloru mojej skóry, ponieważ no nie lubię, gdy w momencie lata jestem trochę ciemniejsza na twarzy i ten korektor na poziomie 10-20 jest dla mnie zbyt jasny. Nie lubię takich kontrastów kolorystycznych w okolicy pod oczami. Nie lubię też, gdy mam bardzo dużo produktu, korektora pod oczami. Lubię, gdy korektor jest bardzo dobrze napigmentowany, ale również delikatnie przystygający. I ten korektor, słuchajcie, wyląduje w takiej ilości tylko i tym samym pędzelkiem zniweluje teraz ten odcień łososiowy. I resztką tego korektora, który znajduje się na pędzlu, przeciągnę na moje powieki, by też delikatnie zneutralizować.
I tak minimalna ilość korektora jest totalnie dla mnie wystarczająca. Dodatkowo delikatnie naniosę jeszcze ten korektor korekcyjny łososiowy właśnie na te dwa punkciki, które chciałabym tutaj zneutralizować i delikatnie dam tylko na środek brody. Wstępnie spłaszczam sobie korektor gąbeczką. Chodzi o to, by troszeczkę zjeść ilość tego pigmentu i pozostałością tego, co jest na pędzlu z poprzedniego korektora, delikatnie blenduję granice tego korektora. Są to takie uwypuklenia na twarzy, których nie zakryję na chwilę obecną na 100%, jestem tego świadoma, ale mogę pomóc im w zneutralizowaniu odcienia, żeby nie były one aż tak mocno widoczne. Od dłuższego czasu nie wyobrażam sobie mojego makijażu bez kremowego konturowania. Zakochałam się bardzo mocno w tych stickach Wonder Stick od NYXa. Ja używam odcienia Light Medium. Szczerze nie przepadam za tą końcówką, która jest rozświetlająca. Trochę zbyt suchy jest ten sztyw dla mnie, jak na efekt rozświetlenia. Natomiast jeśli chodzi o ten odcień tego bronzera, jest po prostu fenomenalny i przepiękny. Rysuję sobie takie półkole. Jak również przyciemnimy sobie odrobinę skronie. I bardzo fajnym trikiem takim, by wyliftingować to oko delikatnie, jest pociągnięcie takiej jednej prostej właśnie tutaj w tej okolicy skroniowej. Biorę sobie jeden z moich ulubionych pędzli, chyba do rozcierania, który mam w swojej kolekcji od lat. I jest to Sephora Pro 56. Produkt ten zostawia taką delikatną chmurkę koloru na policzku, nie jest on dominujący, występuje w wielu odcieniach, więc polecam Wam przyjrzeć się szacie kolorystycznej, żeby dobrać dla siebie odpowiedni odcień. Ja uważam, że ten odcień light medium jest idealny, nie jest za ciepły ani za zimny. I tu w tej okolicy właśnie skroniowej ruchy wszystkie idą w kierunku do góry, by delikatnie wyliftingować tą okolicę oka. Zobaczcie, jaki to daje efekt. Od razu buzia jest bardzo fajnie wykonturowana i jest to bardzo subtelne, a i tak po położeniu pudru na twarz ten efekt jest jeszcze zneutralizowany, ponieważ jakby puder przykrywa odrobinę ten bronzer i zabiera praktycznie większość tego koloru na twarzy. Więc pytanie, po co to stosować? Dlatego, że tak czy siak, chcąc nie chcąc, podczas poruszania naszej twarzy, nawet jeśli zneutralizujemy przestrzeń pudrem, to i tak będzie efekt widoczny. Gdy mam położony już kremowy bronzer, przechodzę do rozświetlacza. Dla mnie czymś naturalnym jest to, że aplikuję rozświetlacz na twarzy, kiedy skóra nie jest przykryta pudrem. Każdy puder, który utrwalimy w okolicy tutaj wysokości naszego rozświetlacza, spowoduje, że ten rozświetlacz ma mniejszą szansę do tego, by mieć maksymalny taflowy błysk. Ja mam tutaj taką paletkę, którą uwielbiam i która uważam, że jest za tania, jak na swoje możliwości. Jest to Hean Coconut. Jest tu taki rozświetlacz na środku, którego niewielką ilość dosłownie biorę na pędzelek. Pędzelek też jest od NAM i jest to C2. I póki skóra jest jeszcze mokra, taką bardzo niewielką ilością, rozprowadzam rozświetlacz w miejscu, gdzie powinien on się znajdować, czyli szczyt kości policzkowej, ale również uwielbiam delikatnie przyciągać go w kierunku skroni, by podczas załamania linii światła on wchodził delikatnie tutaj na przestrzeń policzka. Jak się uśmiechamy, wtedy nasz policzek też się błyszczy.
Dwa najbardziej ukochane pudry w ostatnim czasie. Jeden, który używam od lat do wszystkich testów kosmetycznych, który wiem, że nie wpływa mi jako tako aż tak na przedłużenie trwałości podkładów. Jednakże wygląda bardzo cienko i uzyskuje efekt natychmiastowego Photoshopa, szczególnie w okolicy pod oczami. I mowa tutaj jest o paleze Puff Cloud. Drugi puder, który mnie w ostatnim czasie bardzo mocno zachwycił, jest to dosyć świeża sprawa, ale też lubię po niego sięgać. To jest puder, słuchajcie, Sugar Powder by Claudia Cukier Puder i jest to marka Claresa, która też jest bardzo przystępna cenowo. Ja oczywiście zaczynam sobie, słuchajcie, od przestrzeni pod oczami. Jeśli nasza okolica pod oczami posiada już pierwsze zmarszczki mimiczne, tak jak moje, bardzo ważne jest, by tutaj w tej okolicy pod oczami używać pędzla. Jeśli nie chcemy oczywiście podkreślić wszystkiego, co tutaj się dzieje. Ja już nie mam wpływu na swoją mimikę, wystarczy, że mówię się, uśmiecham i jeśli nie usztywnię w miarę szybko korektora, to o, tak czy siak, nawet jeśli będzie to korektor, który stygnie na mur beton, i tak powchodzi mi delikatnie w załamania. Biorę sobie niewielką ilość pudru na wieczko. Pędzelek to jest C8 i to też jest marka NAM. Bardzo lubię te pędzle, w ogóle musicie się przyjrzeć ofercie pędzli, ponieważ uważam, że to są mega super, jeśli chodzi o syntetyczne pędzle. Teraz bardzo ważne jest, by odbić delikatnie korektor chwilę przed tym, jak go zaaplikujemy. I ruch, który powinniśmy wykonywać, jest od zewnętrznej do wewnętrznej. Zawsze delikatnie puder również wtłaczam przy płatkach nosa. I puder ten wygląda bardzo lekko. Jest to świetny puder nie tylko dla osób, które mają już pierwsze oznaki starzenia, jak również jest to niezależnie od wieku, bym powiedziała. Ponieważ on daje idealny efekt pod oczami nieobciążonej skóry. Wygląda wszystko jak druga skóra. Oczywiście uwielbiam ten puder, niezależnie od tego nie dedykuję go tylko pod oczy, bo ja uwielbiam go stosować na całą moją twarz, ale dzisiaj, tak jak powiedziałam, położymy sobie na całą twarz puder, który ma delikatne różowe zabarwienie, nie będzie tutaj widoczne, może w ten sposób będzie to widoczne, ma delikatne różowe zabarwienie i ma w sobie właściwości rozświetlające i tutaj technika będzie troszeczkę inna. Gdy chcę, by makijaż przetrwał cały dzień na mojej twarzy, bardzo dla mnie kluczowe jest wprowadzenie pudru puszkiem. Ten puszek akurat jest z Glam Shopu. Szczególnie tu, gdzie moja skóra uwielbia odrzucać produkty w pierwszej kolejności, czyli ta strefa mocno tłusta, to jest moja broda. I zauważyłam, że jeśli wtłoczę puder właśnie takim puszkiem, to skóra wygląda dłużej, lepiej, makijaż trzyma się lepiej. Jest wiele zalet naprawdę aplikacji pudru w ten sposób. Jednak pamiętajcie, by tego pudru nie było nie wiadomo ile, bo ten puder musi być też nałożony dosyć cienko. Myślę, że na tym etapie jestem gotowa, by zrobić z Wami sobie taki szybki makijaż, ok, pokazać Wam moje sprawdzone produkty. Później będzie jeszcze bronzer, rozświetlacz i jeszcze będzie róż, więc spokojnie, dojdziemy do tego etapu. Kredki. Kredki w makijażu oka są dla mnie bardzo, bardzo ważne. Uwielbiam kredki, które na moim kanale nie wiem, czy się pojawiły, a które leżą ciągle w mojej kosmetyczce. Mam wrażenie, że o nich też nikt nie słyszał. Nie wiem, czy wiecie, ale marka NAM w swojej ofercie ma takie cieniutkie kredki, które bardzo przypominają mi te kredki z Klinika, które tak uwielbiałam. Takie mega cieniutkie, z takim grywkiem miękkim, one są wysuwane, te kredeczki. Występują w trzech odcieniach. Jest czarna, taka ekry beżowa oraz brązowa i ja dzisiaj brązową kredkę wezmę sobie. Jest to dwójeczka i odcień nazywa się Chocolat. I taka kredka to jest must have w kosmetyczce każdej kobiety. Ze względu na to, że nie wiem jak Wy, ale ja z wiekiem zauważyłam, że ta moja linia rzęs jest, że tak powiem, bardzo marna. I zagęszczenie tej linii rzęs bardzo mocno otwiera nasze oko. I taki cieniutki gryf
pomaga nam dostać się jak najbliżej linii rzęs. Nie musi być to precyzyjne pociągnięcie, ponieważ ja będę rozcierać tą kredkę, ale aplikuję ją troszkę grubiej w zewnętrznym kąciku, ponieważ mój kształt oka ma taki, powiedziałabym, tendencję ospałą, czyli idzie w kierunku do dołu, więc automatycznie jeśli ja pogrubię tutaj tą kredkę, zobaczcie, w zewnętrznym kąciku, to oko się zaczyna unosić, jakby ja mam wpływ na to, jaki kształt tego oka jest. I bardzo, bardzo cieniutko w wewnętrznym kąciku oka. Nie bójcie się nałożyć tej kredki trochę więcej, ze względu na to, że tak jak powiedziałam, i tak będę starała się położyć tutaj nacisk na to, by rozetrzeć tą kredkę. Kulkowe pędzelki to też jest taki must have w każdej kosmetyczce. Ten jest akurat z firmy Klawier. Ja mam tutaj totalnie, wytarły mi się te numerki, więc wrzucę Wam na ekranie, jaki to jest dokładnie numer tego pędzelka. I takim ruchem posuwistym wzdłuż linii rzęs rozcieram. Bardzo ważne jest, żeby nie rozciągać w trakcie oka, ponieważ żeby pracować na naturalnej mimice i żeby dobrze rozeszlić zewnętrzny kącik oka, bierzemy sobie odwrotny ruch pędzla, czyli działamy od zewnętrznej do nosa. Nie bójmy się wejść też na delikatnie ruchomą powiekę. Kredka ma być delikatnie rozstarta, a nie rozblendowana do zera, więc tych ruchów niepotrzebne jest wiele. A już zobaczcie, jak ta linia oka się mocno zaznaczyła. Jeśli macie też taką tendencję do tego, że dolna linia rzęs jest też dosyć skromna, nie bójcie się też bardzo delikatnie zagęścić taką brązową kredką tą właśnie linię rzęs. Po wytuszowaniu będzie się wydawać, że tych rzęs macie bardzo, bardzo dużo. Też delikatnie rozcieram. Zobaczcie, o ile wyraźniejsze robi się oko. Okej, myślę, że pierwszy etap jest jak najbardziej zakończony. Kolejny etap będzie to błyszczący cień. To wybór tego, czy jest to cień błyszczący, czy jest to cień niebłyszczący, to jest tylko i wyłącznie Wasza wola. Możecie wybrać również neutralny, zwykły cień, którym delikatnie rozjaśnicie ruchomą powiekę po to, żeby makijaż wyglądał świeżej, a jak również jeśli masz głęboko osadzone oczy, to rozjaśnienie wewnętrznego kącika, jak również delikatnie rozświetlenie tej ruchomej powieki spowoduje, że tutaj ta przestrzeń pod oczami, która często lubi być przy oczach głęboko osadzonych dużo ciemniejsza i mówi się o tym, że mam wory pod oczami, a jest to kwestia też usytuowania naszego oka. Tutaj taki cień może zrobić sporą robotę. Ja osobiście chcę Wam polecić cienie, które ze mną podróżują od wielu lat tak naprawdę, od kiedy tylko się pojawiły Extreme Sparkle. One wcześniej trochę inaczej chyba się nazywały, wydaje mi się, albo mogę się mylić. Jeden cień, jest to 09, przepiękny kolor, który nie jest ani za zimny, ani za ciepły. Jedyna moja taka uwaga co do tych cieni to to, że one są okrutnie napigmentowane i bardzo lekko wchodzą na palec czy też pędzel. Ja zawsze sobie na wierzchniej części dłoni rozmasowuję ten cień i zobaczcie, jaki on ma potężny błysk i tą resztką, oczywiście upewniam się tutaj, że resztka mojego korektora, która zrobi mi teraz bazę, jest, że tak powiem, wyrównana i tak naprawdę odrobinę tylko tego błysku dam sobie na ruchomej powiece. Niewielką, niewielką ilość. To jest dosłownie efekt, którego oczekuję. Niewielka ilość, pięknie wygląda, błyszczy się jak marzenie. Cienie te są bardzo przystępne cenowo i uwierzcie mi, że dają jeden z potężniejszych błysków, jakie kupicie w drogerii. Dobra, neutralna paletka w kosmetyczce każdej kobiety powinna się znajdować. Ja się z tym zgadzam, choć wiecie, jak wielką fanką jestem makijaży kolorowych i w dalszym ciągu uwielbiam przemycać właśnie te akcenty kolorystyczne w swoich makijażach. Jednakże
Dobra, neutralna paleta to jest to. Ja muszę Wam przyznać, że w moich działaniach, takich w wypuszczaniu palet do makijażu, była tylko jedna paleta, która była częściowo neutralna i bardzo mi na tym zależało. Mowa tutaj jest o palecie, która nie jest już niestety dostępna. Jest to Vibo, jest to Fill My Mind i mamy tutaj oczywiście przestrzeń, która jest bardzo mocno kolorowa, ale w momencie, w którym ją zakryjemy, mamy bardzo fajną paletę neutralną. Wiem, że te cienie nie są już tak dostępne, że tak powiem, nie można już ich kupić, bo kolekcja została już dawno wycofana i czas jest, jak to mówią, na kolejne palety. Natomiast myślę, że spokojnie takie cienie znajdziecie w swojej kosmetyczce, jeśli macie sporo palet neutralnych. Bardzo ważne jest, ja wezmę sobie teraz taki pędzelek mniejszy, kulkowy. Powiedzmy, że będzie to mniej więcej taki rozmiar i jest to Glam Shop O125. Bardzo zależy mi na tym, by delikatnie tutaj przyciemnić tylko zewnętrzny kącik oka, jak również później wezmę sobie neutralny beżowy cień, którym delikatnie rozświetlę wewnętrzny kącik oka i przestrzeń pod bukiem brwiowym. Taką mam strategię. Biorę sobie cień, który nazywa się Balance. Jest to przepiękny kolor brązu z pogranicza, który ma w sobie takie różowe tony. Jest to brąz, który ma różowe tony. I przy samej tak naprawdę linii rzęs, tu gdzie była ta kredka, na ruchomej powiece, delikatnie tylko sobie przyciemniam ten kącik, by technicznie unieść go do góry. Bardzo niewielka ilość cienia. Lepiej, jeśli nie masz prawnej ręki, postaw na to, żeby dokładać cień, a nie na raz pigmentować powiekę. I to jest dosłownie taka ilość. Dlatego lubię ten brąz, ten odcień brązu, dlatego go stworzyłam, ze względu na to, że on bardzo kompatybilnie wygląda z odcieniem mojej skóry. I tak jak powiedziałam, kolejny ruch będzie to neutralny cień, matowy cień, może mieć jakieś delikatne drobinki, wybór należy do Was. I tylko delikatnie matuję sobie przestrzeń pod łukiem brwiowym, oczyszczając też resztki tutaj ewentualnego cieniowania, tak zwanego nieproszonego. I oczyszczam delikatnie tutaj tą dolną przestrzeń. Ilość cienia na pędzlu jest mega minimalna. I tak samo robię z wewnętrznym kącikiem. Z racji tego, że ja mam tutaj takie charakterystyczne swoje przesinienie, no to aplikuję sobie ten właśnie neutralny cień. Właśnie po to, by oczyścić tą przestrzeń, by wydawała się ona też dużo jaśniejsza. Czas na eyeliner. Ja nie wyobrażam sobie mojego makijażu, nawet dziennego, czy też bez kreski. Oczywiście możecie wykonać sobie taki eyeliner brązowym cieniem ciemnym i skośnym pędzelkiem. Jednak ja dzisiaj użyję sobie brązowego eyelinera Million Dollar, który w ogóle kupicie też w trzech wersjach kolorystycznych. Mam wrażenie, że też bardzo mało mówi się o tych eyelinerach. Występuje w przepięknym jeansowo-niebieskim odcieniu i co jest najlepsze w tych eyelinerach, to to, że one są zakończone pędzelkiem. Jedna z moich ulubionych, że tak powiem, rzeczy w eyelinerach, jeśli zakończone jest pędzelkiem, to już wiem, że się dogadamy. No chyba, że formuła będzie zastygała w pioruny i wtedy wiem, że się nie dogadamy. Występuje klasyczna czerń również i brąz, który ja dzisiaj sobie użyję po to, żeby narysować kreskę. Zaczynam sobie od wyznaczenia jaskółki, która ma być przedłużeniem naszej linii wodnej. To jest mniej więcej taka kreska. I teraz odwrotną stronę rysuję sobie taki dziubeczek tylko. Chcąc, nie chcąc, to jest jedna z tych czynności, którą trzeba potrenować i trzeba się tutaj uzbroić w cierpliwość. Jeśli eyeliner jest dobry, on ułatwi Wam sprawę. Ja wiem, że on tutaj wygląda na prawie czarny, ale właśnie dlatego go tak uwielbiam, bo jest to taki mocno czekoladowy, gorzka czekolada brąz, który wygląda świetnie. I teraz tylko delikatnie
przy samej linii rzęs. Rysuję pozostałą część kreseczki. Zauważyłam, że nie nagrałam wstępu odnośnie maskary, więc nie jest to dla nikogo zdziwieniem, że tutaj pojawi się maskara, która jest mi bliska. Jest to maskara AZ Cheeky, która daje mi naprawdę mega objętość rzęs i nie skleja ich. No dobra, kiedy rzęsy są wytuszowane, jeszcze chwilę przed tym, jak pokażę Wam jeszcze jeden trik, który uwielbiam w takim makijażu, to będzie właśnie ta kredka, też bardzo cieniutka, Precisely Eyeliner, i to jest kolor neutralny. I tu mamy tak malutki, fajny gryf, że jesteśmy w stanie sobie pomalować linię wodną bez odchylania. I od razu mamy powiększone oko, które wygląda perfekcyjnie. Słuchajcie, jeśli chodzi o mnie w makijażu, nawet codziennym, pozwalam sobie na kępki. Dla niektórych jest to abstrakcja i pomyślicie sobie, że no co ty, kępki w makijażu dziennym, gdzie ja mam na to czas, ale już od lat pokazuję Wam kępki z klawiera. Są to klawier White Duo 2, takie kępki, które mają system modułowy, na to mówię, czyli w jednej kępce znajduje się więcej niż taka jedna kępka, którą często jest ciężko przykleić. I dzisiaj pokażę Wam, jak przy użyciu tak naprawdę dwóch kępek, myślę, na dwóch, że tak powiem, się zmieścimy, troszeczkę wyliftingować, jeszcze unieść tą zewnętrzną granicę rzęs. To jest też bardzo fajny patent dla osób, które mają krótkie rzęsy, które nawet po podkreśleniu nie dają zbytniego efektu. Chociaż u mnie tutaj by już ten efekt był zadowalający, to wiecie, ja mam taki niedosyt zawsze, bo po prostu wiem, jaki efekt uzyskam, gdy przykleję sobie tą kępkę. Dlatego teraz zbliżę Was maksymalnie, by pokazać Wam, jak robię to ja. Ok, przyciągnęłam Was maksymalnie blisko, byście widzieli wszystko. Słuchajcie, klej to jest duo, klej kupicie w Inglocie, bądź też w Sephorze, bądź też po prostu na Allegro, jak komu wygodniej, ja zamawiam przez Allegro na przykład. Warto jest mieć taki klej starczy Wam jedno opakowanie do końca terminu przydatności. Odrobinę tego kleju aplikuję na dolną część rzęs, tylko i wyłącznie. I będę chciała uzyskać efekt takich, wiecie, połówek rzęs. Dlatego wezmę sobie dwunastkę, dosłownie jedną, i nie przykleję ją na samym zewnętrznym kąciku, by nie powodować właśnie tego opadania, tylko przykleję, jeśli tu zaczynają się moje rzęsy, jeśli jest to widoczne, to ja troszeczkę bliżej oka przykleję. Tylko muszę zmienić pęsetkę, bo ta ze mną nie współpracuje. Nie wiem, czy jest to widoczne, ale zobaczcie, tu są jeszcze moje naturalne rzęsy, a tu znajduje się kępka. Tak jakbym od tego trójkącika przykleiła tą rzęsę. I to powoduje, że tutaj ten kącik jest uniesiony. Teraz drugi rozmiar, który będę potrzebowała, to jest jedenastka. I biorę sobie tą jedenastkę i tuż obok przyklejam. Dociskam palcem. Mam nadzieję, że jest to widoczne i będziecie mogli dostrzec różnicę, która jest dla mnie znacząca. To jest ten przyciemnienie, które daje mi rzęsa na zewnętrznym kąciku, co powoduje automatyczne uniesienie oka do góry. Właśnie się rozpadało i będziecie mogli słyszeć albo i nie słyszeć. Zobaczymy, czy będzie to słyszalne, ale nie wydaje mi się. Słuchajcie, tak wygląda makijaż oka, który jest bardzo klasyczny, nie wymaga wiele pracy. Jedyne tutaj, nad czym należy popracować, no to jest kreska, zdecydowanie, muszę Wam to przyznać. Ale taki makijaż jest delikatny, podkreślający i idealny na wiele okazji tak naprawdę. Może być delikatnym makijażem okazjonalnym, bądź też nawet codziennym makijażem do pracy. Muszę dokończyć mój makijaż. Chodzi tutaj o wykonturowanie mojej twarzy i po raz kolejny sięgnę po tą paletkę do konturowania z Hean i wezmę sobie ten odcień, by delikatnie zaznaczyć kość policzka.
teraz będziecie mogli słyszeć, bo pada mocniej. Biorę sobie pędzelek z Hulu DS1. On ma idealny kształt. Nabieram równomiernie, chodzi o to, żeby równomiernie produkt był w pędzlu. Delikatnie strzepuję nadmiar. I takim ruchem wtłaczającym zaznaczam sobie delikatnie tylko. Jest to zdecydowanie, słuchajcie, jeden z tych bronzerów, który będzie do konturowania, do nadawania cienia na twarzy, a nie do ocieplania twarzy, ponieważ tutaj ten bronzer już jest troszeczkę chłodniejszy, ale i tak uważam, że bardzo ładnie, kompatybilnie wygląda na twarzy. Kolejny etap będzie to róż, czyli etap, z którym ja od 2 lat nie umiem się rozstać kompletnie. Mam tutaj bardzo fajny produkt, też marka Hean, i jest to Rosy Duo i jest to numerek RD1 Pretty, nazywa się, i ja sobie pomieszam ten matowy z rozświetlaczem po to, żeby uzyskać taki rozświetlający róż do twarzy. Pędzelek to jest Pastel Vibes Boho Beauty i to jest numerek 103. Odrobinę tylko tego różu aplikuję sobie powyżej linii bronzera. I zahaczam o centralną część policzka. Usta są dla mnie bardzo ważne w makijażu, ale lubię, gdy pomadka jest trwała, matowa, i zawsze używam konturówki. Chcę Wam dzisiaj pokazać jeden z takich piękniejszych odcieni, jeśli chodzi o kredki namu. Epic Liner w odcieniu, to jest 01 Vintage Pink, który jest trochę ciemniejszy od koloru moich ust, ale zanim, trzeba zmyć maskę. Teraz widać kolor moich ust, a nie podkładu. Obrysowuję moje usta. Dzięki temu stają się wyraźniejsze i pełniejsze. Pomadka, którą dzisiaj nałożę, będzie to Maybelline Superstay Vinyl Ink w odcieniu 15 Peachy. Słuchajcie, tak prezentuje się dzisiejszy makijaż, który chciałam dla Was bardzo mocno przygotować. Niestety na razie jeszcze nie mogę wykonać nic bardziej zabudowanego, bo potem będę miała problem, żeby to zmyć, a nie chciałabym tutaj ingerować za mocno w brwi, które się goją. Słuchajcie, tak się to prezentuje. Zobaczcie, jaki efekt możemy uzyskać, używając produktów, które są bardzo przystępne cenowo. Ja oczywiście mam tak, że uwielbiam produkty wysokopółkowe. Uwielbiam produkty, mam takie swoje sprawdzone produkty wysokopółkowe, i może chcielibyście, żebym wykonała Wam właśnie podobny film, ale już sprawdzonymi, droższymi produktami, żebyście mogli sobie efekt porównać. Nie wiem, dajcie znać, co myślicie w sekcji komentarzy. Czekam oczywiście na Wasze odpowiedzi w tym temacie, ale myślę, że te produkty, które Wam dzisiaj zaproponowałam, są czasami niejednokrotnie lepsze jakościowo niż niektóre droższe produkty. Nie trzeba mieć kosmetyczki, a nawet pokuszę się o stwierdzenie, które dziwi mnie, że w dzisiejszych czasach również jest bardzo mocno wertowane, czyli praca makijażysty na kosmetykach droższych tylko i wyłącznie. Oczywiście klient, płacąc nam za usługę, oczekuje, że użyje czegoś innego niż używa na co dzień, co ma kupione w drogerii. Natomiast pamiętajcie, że klienci przychodzą po wiedzę, po technikę, po doświadczenie, którego sami nie posiadają, więc ja oczywiście często sięgam, malując klientów, po produkty, też te z niższej półki, i czasami klient
okazuje mega zachwyt, a jest jeszcze bardziej zadowolony, jeśli może sobie kupić ten produkt i okazuje się, że nie kosztuje fortuny. Więc ja mam takie mocne zdanie na ten temat, że liczy się produkt i technika aplikacji, a nie cena, która została wydana na dany produkt kosmetyczny. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się podoba. Zachęciłam Was do tego, żeby przetestować część z tych produktów, które uwielbiam. Mam nadzieję również, że i makijaż Wam się podoba. Taka wersja bardzo lekka, jednakże eleganckiego makijażu, okazjonalno-dziennego. Kochani, dziękuję Wam dzisiaj pięknie za uwagę. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas oglądając ten materiał, a ja Wam dzisiaj życzę miłego dnia i do następnego. Trzymajcie się, hej! Thank you.